będę dzisiaj omawiała następujące tematy. Potrwa to około, mam nadzieję, 40, maksymalnie 50 minut. Potem możecie Państwo mi zadawać pytania na temat franczyzy, dowolne, może nawet niekoniecznie związane ściśle z tematem roli marki i know-how. A teraz przechodzimy do zasadniczej tematyki naszego spotkania, to znaczy franchising albo franczyza. Ja będę mówiła franczyza, preferuję franczyzę, chociaż przez wiele lat posługiwałam się franchisingiem. Będę mówiła franczyza, co to znaczy w praktyce biznesowej. Mój przedmówca nie przytaczał definicji franczyzy, tylko ją omawiał. Ja tutaj posłużę się dwoma definicjami, jedną oficjalną i profesjonalną, taką o wydźwięku prawnym, a drugą obiegową. Zacznę od obiegowej, bo ona jest prostsza i bardziej zrozumiała. Ona mówi, że franczyza to jest prowadzenie biznesu, własnego biznesu w oparciu o cudzy, sprawdzony pomysł i pod cudzą marką. Zwracam uwagę na te dwa elementy, że jest to prowadzenie biznesu w oparciu o cudzy, sprawdzony pomysł i w oparciu o cudzą markę. Definicja oficjalna powiada, że franczyza jest to system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi niezależnymi przedsiębiorcami, franczyzodawcą i jego poszczególnymi franczyzobiorcami, którym franczyzodawca przyznaje prawo i nakłada na nich również obowiązek prowadzenia określonej działalności gospodarczej zgodnie z wypracowanymi przez franczyzodawcę zasadami. Co oznaczają poszczególne elementy tej oficjalnej definicji, mówił mój przedmówca, nie będę do tego wracała. Ważne jest to, że we franczyzie prowadzi się własny biznes w oparciu o cudzy sprawdzony pomysł i pod cudzą marką, które to dwie wartości trzeba sobie oczywiście kupić. W jaki sposób się je kupuje, też mówił o tym mój przedmówca, że się płaci opłatę wstępną, a potem płaci się opłatę proporcjonalną do obrotów albo innych elementów bieżącej działalności. Są dwie strony umowy franczyzowej. Franczyzodawca, czyli właściciel pomysłu na biznes i wiedzy, jak go prowadzić, czyli właściciel know-how w danym biznesie, jak również marki, pod którą biznes jest prowadzony. I jest franczyzobiorca, użytkownik pomysłu biznesowego i marki franczyzodawcy, nabywający odpłatnie od franczyzodawcy prawo do posługiwania się jego pomysłem na biznes i działania pod jego marką. Tutaj myślę, że nie od rzeczy będzie wrócić do pojęcia, zacząć od pojęcia marki, bo wszyscy się tak na co dzień obiegowo posługujemy pojęciem, że coś jest markowe, marka, o marce i tak dalej. Natomiast chciałabym być pewna i jest to konieczne dla logiki mojej dalszej wypowiedzi, że wszyscy jednakowo rozumiemy, co to znaczy marka. Posługuję się tutaj pojęciem marki stworzonym przez American Marketing Association. Jako że marketing to generalnie w ogóle zjawisko pochodzące ze Stanów, więc wydaje się, że ta definicja jest najbardziej słuszna marki. I według tej definicji marka to nazwa. Posłużę się tutaj przykładami z firmy, w której pracowałam, więc na przykład nazwa to jest Adidas pisane w taki sposób, jak to jest tutaj napisane, czyli napisane z małej litery, nie z dużej, jak wszyscy piszą, napisane określonym typem czcionki. Ważne jest, żeby takich zasad przestrzegać, żeby tego dowolnie nie zmieniać, nie pisać innym typem czcionki, nie pisać z dużej litery, nie pisać dużymi literami, po prostu pisać tak, jak nazwa danej marki powinna wyglądać. Marka to również termin. Na przykład w ramach danej marki mogą być produkty podzielone na grupy. I na przykład w przypadku Adidasa jest taka grupa, która nazywa się Originals, czyli towary wzorowane na początkach oferty Adidasa z lat 60. i 70. Ta grupa jest oznaczona najczęściej, grupa towarów jest oznaczona najczęściej tak zwaną koniczynką, czyli takimi trzema listkami z trzema paskami.
I jak ktoś zobaczy taki znak towarowy, to wie, że to oznacza towary Adidasa z grupy Originals. Marka zawiera również znak graficzny, na przykład trzy paski Adidasa, to jest typowy znak graficzny, trzy równoległe paski Adidasa, tak jak widać na tym znaku firmowym w prawym dolnym rogu są trzy równoległe paski, one są akurat ustawione tutaj skośnie, ale nie zmienia to faktu, że są to trzy paski i trzy paski ustawione równolegle. Symbol, na przykład sposób prezentowania tego znaku, na przykład taki właśnie daszek, jak tutaj jest zrobiony z trzech ukośnych pasków, to jest symbol marki. Trzy paski ułożone w określony sposób. Albo kombinacja tych elementów, czyli to, co jest w prawym dolnym rogu, czyli trzy ukośne paski plus napis Adidas, czyli nazwa marki, która jest wymieniona tam na pierwszym miejscu. Po co marka tworzona jest? Marka jest tworzona po to, żeby towary i usługi danego sprzedawcy lub grupy sprzedawców bądź też producenta były rozpoznawane bez dalszych opisów. Jeśli ktoś zobaczy taki znak towarowy, powinien go kojarzyć z określoną ofertą towarową. Marka tworzona jest również w celu odróżnienia towarów i usług danego sprzedawcy lub grupy sprzedawców od towarów i usług konkurentów. Po to Adidas oznacza swoje towary trzema paskami i nazwą Adidas, bądź tylko trzema paskami, bądź tylko nazwą Adidas, żeby się na przykład różniły od towarów Nike, Reeboka, Pumy, Ambro, Asicsa czy innych marek sportowych również o zasięgu światowym. Marka więc pozwala zidentyfikować sprzedawcę lub producenta i ułatwia mu wyróżnienie się na rynku. Dlaczego ważne jest wyróżnienie się na rynku? Po to, żeby się wyróżnić od konkurencji, po to, żeby klienci automatycznie kojarzyli nazwę marki z ofertą towarową, ale marka, każda marka to również złożony symbol o sześciu poziomach znaczeniowych. Każda marka ma jakieś cechy. Marka kojarzy się z pewnymi cechami produktów. Na przykład posłużę się tutaj przykładem Mercedesa, bo to jest taka nazwa znana na całym świecie, marka znana na całym świecie i wszędzie jednoznacznie kojarzona. Mercedes kojarzy się wszędzie z kosztownym, dobrym, trwałym i prestiżowym samochodem. No, może poza Polską i terenami byłego Związku Radzieckiego, gdzie Mercedes kojarzy się głównie z mafią, prawda, lub innymi ludźmi, którzy zarabiają łatwo. Generalnie w cywilizowanym świecie Mercedes to bardzo szanowana marka i kojarzy się właśnie z takimi cechami. Każda marka reprezentuje jakieś korzyści. Cechy marki przekładają się na korzyści użytkowe i korzyści emocjonalne. I tak na przykład w przypadku Mercedesa, cecha Mercedesa, że jest to samochód kosztowny, oznacza korzyść emocjonalną dla nabywcy, który uważa, że będzie się czuł ważny i podziwiany, jeśli będzie jeździł Mercedesem. A cecha trwały oznacza korzyść użytkową. Ten samochód starczy mi na kilka lat. Tak więc każdy, kto zobaczy kogoś jadącego samochodem Mercedes, kojarzy sobie tego człowieka jako kogoś, kogo stać na drogi samochód. Trzeba go za to podziwiać, że go na to stać i że jeździ wyjątkowo trwałym samochodem. Każda marka definiuje też określone wartości producenta. Mercedes to świetne osiągnięcia, bezpieczeństwo i prestiż. Inny poziom znaczeniowy marki to kultura. Marka może być odzwierciedleniem pewnej kultury. Mercedes na przykład to synonim kultury niemieckiej, powszechnie kojarzonej z wysoką jakością, wydajnością i solidnością. A jeśli mówimy na przykład o barach McDonald's, to każdemu też kojarzy się jednoznacznie McDonald's nie z Francją, nie z Hiszpanią, tylko jednoznacznie ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli jest na przykład sieć sklepów sprzedających towary sportowe, głównie buty znanych marek, sieć sklepów The Athlete's Foot, to dla tych, którzy interesują się sportem, też ta sieć kojarzy się z rynkiem amerykańskim, gdzie ta koncepcja powstała.
Każda marka reprezentuje również jakąś osobowość. Marka może kojarzyć się z konkretną osobowością. Mercedes kojarzy się generalnie z silnym, ważnym szefem albo z lwem, który jest dumnym zwierzem, albo z pięknym pałacem. W każdym razie Mercedes to jest coś ekskluzywnego. Tu znowu robię wyjątek do naszych polskich warunków, gdzie wiele osób jeżdżących Mercedesem niekoniecznie reprezentuje taką osobowość, ale na pewno wszystko są to osobowości silne, więc przynajmniej jedno się zgadza. Ostatnim poziomem znaczeniowym marki jest to, że marka na ogół reprezentuje z definicji określony typ klienta, który jest dla niej typowy. Mercedesem jeżdżą zawsze raczej poważni dyrektorzy niż ich sekretarki. Również w mafii Mercedesem jeżdżą raczej bosowie niż żołnierze i wykonawcy. Co daje marka jej właścicielowi i użytkownikom marki we franczyzie, czyli franczyzodawcy i franczyzobiorcom? Daje to, co generalnie marka daje. Daje dobrą rozpoznawalność na rynku, czyli tak zwaną świadomość marki, co ułatwia wyróżnienie się w całości oferty danej branży, zarówno franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Daje akceptację klientów dla produktów franczyzodawcy i franczyzobiorcy lub usług. Jest to w zasadzie akceptacja automatyczna, bez analizy oferty. Jest to akceptacja oparta na wyrobionym, historycznym, zwyczajowym zaufaniu do marki. Jeśli Państwo idziecie kupić do sklepu jakiś towar markowy, to na ogół wiecie, czego się można spodziewać po danej marce, prawda? Jeśli chcecie sobie kupić tańsze buty sportowe, to idziecie sobie kupić Reeboka. Jeśli chcecie sobie kupić bardzo bajeranckie, to idziecie kupić Nike. A jeśli chcecie sobie kupić coś, co jest solidne, wygodne, czasami może nie najbardziej fantazyjne, jeśli chodzi o wzornictwo, ale na pewno solidne i wygodne i trwałe, to idziecie kupić Adidasa. Taka jest prawda. Nie analizujecie tego buta w sklepie, nie oglądacie go, z czego jest zrobiona podeszwa, z czego wierzch i jak to wszystko będzie się sprawdzało w praktyce, czy noga się będzie dobrze czuła, bo już wiecie, że marka gwarantuje określony zasób cech danego produktu, które są pewne. Marka daje również gwarancję lojalności klientów, czyli przyzwyczajenie do kupowania tej właśnie marki, często niezależnie od ceny. W Polsce jest jeszcze trochę inaczej, dlatego że w Polsce jest bardzo niska lojalność klientów w stosunku do marek, ale to wynika z faktu, że jesteśmy rynkiem ciągle jeszcze biednym i w Polsce ciągle dużo większe znaczenie ma cena niż walory danej marki, więc jeśli macie do wyboru produkt taki sam, mniej więcej pod względem cech użytkowych, produkt trzech różnych marek, to jeśli nabywca jest w określonej sytuacji finansowej, nie najlepszej, zależy mu na tym, żeby nie wydawać pieniędzy całkowicie spontanicznie, to raczej wtedy wybiera produkt średni lub najtańszy i generalnie porzuca na przykład Nike na korzyść Reeboka, jeśli kupuje sobie buty sportowe. Jaka jest rola marki we franczyzie? Marka jest jednym z dwóch głównych filarów każdego systemu franczyzowego obok know-how dawcy. I siła marki posiada jednakowo duże znaczenie dla franczyzodawcy, czyli właściciela marki, któremu silna marka daje możliwość skutecznej ekspansji rynkowej poprzez szybki rozwój sieci franczyzowej. Daje mu również łatwość pozyskania biorców, franczyzobiorców bez specjalnego uzasadniania, że warto w daną markę zainwestować. Jak również siła marki jest bardzo ważna dla franczyzobiorcy, któremu umożliwia przede wszystkim efektywne rozpoczęcie i prowadzenie działalności, łatwo rozpoznawanej przez konsumentów,
bez konieczności przeprowadzania długotrwałego i wysoce kapitałochłonnego procesu budowy, popularyzacji, a potem także rozwoju marki. Franczyzobiorcy, marka, znana marka franczyzodawcy daje także możliwość sukcesywnego korzystania ze wzrostu potencjału i wartości marki. Wiadomo, że każda marka w miarę jak zwiększa się jej zakres geograficzny dystrybucji, w miarę jak posługują się nią coraz szersze rzesze nabywców, nabiera wartości i jest bardziej skuteczna w oddziaływaniu na jej nabywców. Jeśli chodzi o markę i posługiwanie się nią przez franczyzobiorców w ich działalności, to wszystkie te korzyści, które można czerpać z faktu posługiwania się znaną marką, są możliwe do osiągnięcia pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad posługiwania się tą marką. Każda umowa franczyzowa, zwłaszcza tych marek, które są markami o zasięgu globalnym, zawiera bardzo szczegółowe uregulowania dotyczące zasad posługiwania się marką jako znakiem towarowym. Wiadomo, że marka jest zarejestrowana, wiadomo, że zastosowanie marki, sposoby jej stosowania w różnych aspektach działalności gospodarczej są ściśle zdefiniowane, opisane. Jest to na ogół zawarte w takim dokumencie, który się nazywa Corporate Identity dla marki. Jest tam dokładnie napisane, jakimi elementami marki, w jakich momentach działalności gospodarczej można się posługiwać. I tak na przykład na ogół jest zdefiniowane, jak używać marki przy oznakowaniu wizytówek, papierów firmowych używanych do korespondencji przez strony umowy franczyzowej. Jaka wersja marki powinna być użyta do oznakowania placówki franczyzowej, czyli na przykład logo na froncie, jakie logo można umieścić na wszystkich elementach wyposażenia, jeśli one przewidują oznakowanie logo danej marki. Jaką wersją marki wolno się posługiwać w reklamie danej placówki franczyzowej? Jaką wersją można się posługiwać przy naborze personelu, przy dawaniu ogłoszeń o poszukiwaniu kandydatów do pracy w placówkach franczyzowych? Wszystko to jest ściśle opisane, bardzo dokładnie, łącznie z wielkością logo w centymetrach co do długości, szerokości, kroju czcionki oraz koloru logo. Także jeśli jest na przykład powiedziane, że logo ma być czarno-białe, używane we wszystkich możliwych sytuacjach, to nie można go zmieniać na przykład na biało-czerwone czy zielono-żółte, bo to zmienia wtedy sposób komunikacji marki z otoczeniem, a wartością najwyższą we franczyzie przy korzystaniu z marki, ze znanej marki, jest to, że ta marka pozwala w sposób automatyczny zidentyfikować placówkę działającą w ramach danej sieci z jej przynależnością do tej marki, dla której ta placówka działa. Więc wszelkie swobodne interpretacje zastosowania oznakowań graficznych czy słownych logo są nie tylko niekorzystne dla marki, bo psują jej wizerunek, ale są również niekorzystne dla tego, kto niewłaściwie się tym logo posługuje, bo wtedy jest mu trudniej osiągnąć właściwe efekty, bo klient, który wie, że generalnie McDonald's powinno się na przykład oznakowywać logo w określonych kolorach, bo tak sobie zapamiętał wizualnie i widzi na przykład placówkę oznakowaną niewłaściwie, zaczyna się zastanawiać, czy to prawdziwy McDonald's, czy może ktoś się podszył pod ten szyld i powstają wątpliwości. Dlatego też właściwe stosowanie
oznakowania marki we franczyzie jest bardzo ważne i jest to zagadnienie, które niestety napotyka na liczne rafy w życiu praktycznym, bo nie wszyscy franczyzobiorcy zdają sobie sprawę z tego, jak szkodliwe dla nich jest niewłaściwe użytkowanie logo w działalności ich placówek. Każda marka prowadzi działalność marketingową, która buduje i rozwija potencjał danej marki. To jest działalność finansowana przez dawcę, często z udziałem również środków biorców w postaci takiej składki marketingowej na tę działalność. I te centralnie prowadzone akcje marketingowe budujące siłę i rozpoznawalność danej marki nie mogą być, nie powinny być psute przez poszczególnych franczyzobiorców poprzez niewłaściwe stosowanie marki.